Cześć, tu Alice i witam Was w już ostatnim filmiku w tym roku. Tak, no i przy okazji to też wszystkiego dobrego na nowy rok chciałabym Wam życzyć. I już Speedpaint pojawi się w styczniu, bo tak, nagrałam go, zmontowałam. Czeka tylko sobie ładnie w plikach do przerzucenia na YouTube. I w sumie to możemy zaczynać, bo przy okazji trochę się tego nazbierało i skończyłam szkicownik. No i tak, to są szkice z lekcji religii. Słuchaliśmy wtedy chyba kolęd, dlatego stwierdziłam, że zrobię coś ambitnego. Tu jest cała strona z Akim. Aki. Jego rękawiczki. I tutaj jest Leoś, Aki i Dylan. Tak, to dobra. Szkice długopisem są całkiem spoko, bardzo polecam. A tu mamy karteczkę testową, ale ten tusz się tutaj świeci. Kartkę, na której sprawdzałam sobie w akwareli, jak wygląda cieniowanie różowym i fioletowym i nie podoba mi się. Wolę cienie brązowe. A to jest tym fajnym ołówkiem, tym czerwonym, bo się tak fajnie rozpuszczał, więc chciałam to sprawdzić. A tutaj Leoś i Poppy, czyli mój person i moja Bonsona, i Wesołych Świąt. Akurat Wigilię to sobie malowałam i było całkiem fajnie. I mi się podoba. I jak jesteśmy przy akwareli, to tu jeszcze jest Miki i Nawar. On ma zbyt ciemne włosy. Ale nie mogę mu wymieszać tego dobrego koloru. Wiecie, jaki to jest ból? I. Wezmę na bok. Jeszcze na kartkach są dwie prace markerowe. To jest jedna, to jest Leoś. Ja mu gdzieś jeszcze mam tam w szkicowniku, bo to było przekalkowane z szkicownika. Ale to się świeci. I tak, tutaj Leonard jest brązowym cienkopisem. Także Leo się z herbatą. A tutaj Dylan i Aki. I o tym, jak lubię cieniować brązowym skórę, to w markerach zostaje przy różowym. Ach, to światło. W każdym razie całkiem mi się podoba. Uwielbiam tą kurtkę. I co tu dużo mówić? No, Aki i Dylan. W sumie. Trochę zaczęłam bardziej ostatnio używać markerów w końcu. No. I szkicownik, który się skończył, niestety. Także tu jest Leoś i Dylan, bo Dylan jest ciepły, a Leoś lubi ciepłe przedmioty. Aki. I ten Leonard wyszedł fajnie, bo jest brązowy. I na szkice Dylakiego. To był test markerów Steigera. Wszystkie takie właśnie śmieszne stworki, to sprawdzałam markery Steigera od siostry. No i Torino i Dylan. Dylan sobie śpi, oparty o jego ogonek, bo wiecie, ogonek Torina jest bardzo puchatą rzeczą i. Tak. Aki w świątecznym stroju, a właściwie to jest jego kurtka z takim tylko puszkiem, bardziej świątecznej. To powinno być tu przyklejone. I Aki związany, bo bawił się wstążką. A to jest chyba jeden z moich ulubionych ocków, z kucyków, to jest Aaron. I tutaj jego pyszczek tak jakoś mi się podoba. No, i dużo Aarona. Chris i jego kotek Księżniczka. Tak, w ogóle nie wiem, czy chyba zmieniłam mu w designie to, że na pewno uszy. I chyba nie wiem, czy kolor spodni mu nie zmieniałam. Bo wydaje mi się, że był bardziej niebieski. I jakieś szkice takie śmieszne. A tu są moje wszystkie ocki kucykowe. Czyli wiadomo, jest Nawar, Miki, Poppy, Noah, Nadia, to jest Aaron, Jazzy, Raymond i Alex. A tu Katsumi. O Jezu. Tak, walnij w statyw. To będzie bardzo sprytne. Tak,
Tak to jest, jak się nagrywa rano. I cóż, w samym takim szkicu, a tu są, tu jest reszta moich postaci anima. Wiadomo, jest Aki, Leoś, Sakit, Torino, Matt, Dylan, Ami, Verbin, Tyler, tutaj jeszcze Chris i Silver, który zostanie postacią bardzo dalekoplanową. A głównie zostanie postacią dalekoplanową, bo bardzo rzadko go rysuję tak samego. I serio. Ja naprawdę mogę zliczyć, że mam naprawdę tylko kilka jego rysunków, więc stwierdziłam, że nie potrzebuję jego rewki robić. Jezu, ten szkic jest bardzo fajny. Nie wiem, czemu go nie skończyłam, ale podoba mi się, jak wygląda. Może to jeszcze zliderowuję kiedyś. No, to jest Torino i Sakit. To też takie szybkie kolorowanie takie szybkie zrobiłam, bo strasznie mi się nie podobało, jak coś tu wyszło. Chyba dłonie, ale stwierdziłam, że chcę to jednak dokończyć w jakimś stopniu. A tu są jakieś randomowe kucyki. Tak, dokładnie. Ten ma fajną grzywę i ten nosek mi się podoba. Taki niebieściutki. Świąteczny Aaron i Jessie. Tak. O, a tutaj Leoś i właśnie to jest ten rysunek, który sobie przekalkowałam stąd. Tak. Ten mi się jakoś trochę bardziej podoba, nie wiem czemu. No tak. I tu jeszcze jest taki szkic z herbatką. Herbatka to jedyna prawilna miłość Leosia. O, tutaj jest Dylaki. Wszyscy, którzy lubią Dylakiego, mogą. Dziękuję. Tak, piszcie mi teraz SMS-y. Cudownie. Albo to powiadomienie z Instagrama. Kto wie? W każdym razie nie chcę mi się tego jeszcze raz nagrywać, więc. Dylaki i tak. Tu jest Leo Jaki. I tutaj mi się bardzo coś nie podobało w linearcie, ale chciałam pokolorować, więc tak, taki szybki kolor tylko. A to jest. Ja to tu pokażę. O, to jest szkic odnośnie RP, które piszę z jedną osobą. Teraz jest chwilowo taki zastój i zaciłam się na tej jednej scenie, ale. Leoś jest oczywiście używany do RP, bo jest najlepszą postacią. W sensie jest wskazany, żeby go tam używać. I to brzmi źle. No, więcej Leosia. A to jest bardzo prawdziwe. Typu z nami piszą w szkole, gdzie jestem, moja żona na warsztatach i marznę. Dużo Leosia. Więcej Leosia, bo za mało go tu. A tu są szkice Braszem i ten lisek jest mega fajny. Ja się, bardzo mi się podoba, jak wyszedł. O. Tu nawet nie widać. Tu jest jeden na szaro. Szkice Braszem. To jest Poppy. O, właśnie z tego mam gdzieś w swoim folderze zapisany Speedpaint. I tak. No i to jest ogółem Tyler i jakieś dziwne coś. To długa historia. O, a tu jest moja pierwsza ocka ever. Tak, Ali, zruszaj podstawką, potem się dziw, że będzie krzywo. To jest moja pierwsza ocka ever. To jest Alice. Ona powstała, nie wiem, czy jako wilk, czy jako kot już. Naprawdę, zgubiłam się w tym. Ale ona ma trochę ponad to, ile ja rysuję. Chyba ma 4 lata. No, a tu jestem ja, Poppy i Leoś. Bo mam takie fajne rogi, więc. W każdym razie Alice jest mamą Dylana, więc to jest bardzo złożona historia. Szkice Miraculum. Też Brasze. Biedronka wyszła fajnie. No. I Nawar. A tu dużo różnych rzeczy. Leoś. Leoś i postać z RP. Tyler. Bez szkic. Jemu często leci krew z nosa, więc nie zwracajmy na to już uwagi. Więcej testów markerów Steigera.
Aki. Dużo Akiego. O, tutaj Dylan. I ten, ta poza mi się bardzo podoba i ogólnie to, jak to wyszło. I ta fajna taśma. Tu mamy Poppy. Tak, strona z Poppy musiała być. I tutaj widać, jak bardzo nie potrafię dobrać koloru na jej grzywę. To jest taki niebiesko-fioletowy trochę. Taki. Nie umiem nigdy się zdecydować. I tu jest Cobalt Blue i on jest za jasny, a Prusian jest zbyt fioletowy i za ciemny. Cudnie, nie? Ten ból. Tutaj sprawdzałam sobie. Znaczy, chciałam zmienić styl chibi. To mi się podoba. Taka kluska. Ale w końcu nie będę go zmieniać, bo lubię swój styl. Tu więcej dziwnych kucyków. Znaczy Poppy, ale jakoś tak. Próbowałam bez futerka rysować i nie. Leoś. On potrzebował swojej strony. Tu próbowałam robić jakąś pozę, ale wyszło dziwnie. I ta ręka w ogóle umarła już i. No to się gapisz. No tak. Typowy Leoś. A tu są dziwne testy wszystkiego i niczego. No. Chris, Poppy. To nawet nie wiem. I też Poppy. Dalej to jakieś randomowe kulki. Tu jest William. Kochajmy Williama. I jakiś randomowy boy, bo chciałam narysować postać z ciemną karnacją. Ale przez cały film ta podkładka będzie krzywo. Ogólnie kadr jest krzywo ułożony, dlatego się nie mieści. Nawar i. No, ogólnie Nawar i Miki. Tak, lubię ten rysunek. Bardzo. Chyba jeden z moich ulubionych. I tu jest. Jeszcze nie ostatnie. Dylan. Oczywiście nie ma opcji. To też jest bardzo typowe dla niego. I tutaj jako taki anioły. Jeszcze więcej szkiców. O, to jest Miki. I Nawar z krwotokiem z nosa, bo stwierdził, że Miki jako anioł wyglądałby zbyt uroczo. I tu jako. Zapomniałam. Tryton. O. I to już chyba ostatnia strona. Tak, ostatnia strona. Dylaki. I tym pięknym jaoistycznym akcentem kończymy. Tak, co tu dużo mówić. To jest podobna poza, jaką już zrobiłam w tym szkicowniku, jeśli ktoś pamięta. No i dzięki za uwagę. Szczęśliwego nowego roku. I widzimy się, znaczy słyszymy się w styczniu w Speedpaincie. No i cześć.